pod tytułem Bitwa o Ramę 4 lutego 1863 i inne epizody z dziejów powstania styczniowego na ziemi raskiej 160. rocznicę. W naszej debacie wezmą udział panowie dr Maciej Chudka z Archiwum Państwowego w Piotrkowie, dr Andrzej Wróbel z Archiwum Państwowego w Piotrkowie, z tym, że oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Pan doktor jest kierownikiem tego oddziału. Doktora Karola Jadczyka i doktora Marcina Broniarczyka niestety na naszym spotkaniu dzisiaj nie będzie z przyczyn losowych. Natomiast moderatorem dzisiejszej debaty będzie właśnie dr Maciej Chudka. Witam serdecznie na naszej debacie burmistrza, pana Piotra Ilę, zaprzyjaźnionego z naszym muzeum kolekcjonerem, pana Zbigniewa Piotrowskiego. A pan właśnie siedzi. Też ta wystawa właśnie dotyczy powstania styczniowego, tam można zobaczyć właśnie znaczki, medale, monety. I taka jeszcze jedna informacja, że jest to debata otwarta, więc każdy z państwa będzie mógł wziąć w tej debacie udział. Zapraszam. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję w imieniu swoim i doktora Andrzeja Wróbla za to, że możemy dzisiaj u Państwa gościć i wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu, jakim jest przeżywanie naszego wspólnego dziedzictwa historycznego, tak tego regionalnego, jak i ogólnopolskiego. W wymienianym poczcie dyskutantów dzisiaj zabrakło dwóch osób, doktora Broniarczyka, doktora Jadczyka. W terminologii wojskowej to się nazywa straty marszowe. No ale uzupełnili jesteście Państwo. Liczymy na to, że wspólnie będziemy mogli poopowiadać sobie coś na temat tego powstania styczniowego, bardzo ważnego w naszej historii. Też z punktu widzenia tego, w jaki sposób powstanie styczniowe jako wydarzenie historyczne kształtuje naszą świadomość narodową, w jaki sposób utrwaliło się w literaturze, w sztuce, w naszym dorobku kulturowym, ponieważ nie bez powodu, co 10 lat przynajmniej, jest ono przypominane. Nie bez powodu powstają na jego temat liczne publikacje popularne, naukowe. Ta bibliografia prac dotyczących powstania styczniowego liczy kilka tysięcy pozycji. I każdy, kto chociaż odrobinę próbuje wejść w tę tematykę, na pewno sztandarowy z nich najważniejszy czytał. W zależności od tego, jak wygląda sytuacja w historii regionalnej, każdy dosięga do innych materiałów. Za chwilkę byśmy mogli zacząć od pewnego bardzo ważnego zagadnienia, bez którego żaden historyk być się nie może. Natomiast taka garść refleksji na początek. Te tradycje powstań narodowych zaczynają się w zasadzie od Konfederacji Barskiej. Zobaczmy, w momencie, kiedy wybucha powstanie styczniowe, mamy już praktycznie 100 lat walki o to, aby ratować ojczyznę od upadku, na początku od upadku, ponieważ Konfederacja Barska, wojna w obronie Konstytucji 3 maja, czyli de facto wojna polsko-rosyjska, insurekcja kościuszkowska, to są jeszcze te zrywy już narodowo-wyzwolencze, w pewnym sensie mówimy o zaborach, ale te ruchy mające na celu utrzymanie niepodległości, które rozpoczynają pewien cykl, gromadzą dużą część światłego społeczeństwa, które pragnie uchronić, zabezpieczyć państwo przed ostatecznym upadkiem. Te różnice polityczne, różnice
koncepcje powiązania sprawy polskiej z ościennymi usługami politycznymi będą się przewijać również w okresie powstań narodowych w XIX wieku. Natomiast co warto podkreślić, tutaj spotkaliśmy się raczej w wieku dojrzałym, mało wśród nas młodzieży, ale warto też pamiętać o tym, że wszystkie te kolejne zrywy niepodległościowe były w dużej mierze dziełem młodego pokolenia. Pod chorążą jest powstanie listopadowego, no to młode wojsko, prawda? Młodzi adepci szkół wojskowych. Powstanie styczniowe w dużej mierze oparte o młodzież, inteligencję, o gimnazjalistów, uczniów, studentów różnych zakładów, bo młodsze klasy, młodsze część społeczeństwa. I później mamy okres wojny o walkę o niepodległość i granice, czyli lat 1914-1921, kiedy też to najmłodsze pokolenie dochodzi do głosu. Niektórzy podrabiają swoje metryki po to, żeby zapisać się do Legionu, zaciągnąć do Legionu, bo była zera dolna wieku. Mamy taki przykład nawet na ziemi piotrkowskiej i w okolicy. Jeszcze inni to Armia Ochotnicza w 20 roku i to młode pokolenie za każdym razem w pewnym sensie nadaje tej historii rytm. Wracając do zagadnień powstania stycznego, chciałbym na początku zasygnalizować pewną tezę. Możecie się z Państwem z nią zgodzić, możecie nie, właśnie po tej dyskusji, abyśmy sobie pewne rzeczy wyprostowali, że spośród wszystkich powstań narodowych, tych, o których mówimy w historii, de facto powstanie styczniowe jest najbiedniejsze pod względem źródeł. Głównie, jeżeli chodzi o osoby, które chcą badać jego przebieg i krajowy, i regionalny, skazani są na źródła dość jednostronne, ponieważ dokumenty przechowywane chociażby w archiwach państwowych, te, które mówią o powstaniu stycznym na danym terenie, powstały w wyniku pracy administracji skierowanej przez Rosjan, tak? Przez władze podległe zaborcy. Więc wszystkie sprawozdania, wszystkie komunikaty, wykazy powstańców nawet, listy osób, które były podejrzane o działalność niepodległościową, tych młodych, o których mówiłem, wszystko to jest dokumentacja urzędowa gmin, miast, naczelników powiatów i tak dalej. Natomiast cóż powstańcy mogą nam powiedzieć o własnych osobach? Stosunkowo niewiele. Duża część tych materiałów została utracona w 1944 roku w wyniku pożaru Archiwum Głównego dawnych w czasie powstania warszawskiego. No to powstania się przewijają w dość smutnym efekcie naszej historii. I tak naprawdę obecnie w Agadzie jest tylko jeden metr bieżący. Czyli gdybyśmy wszystkie dokumenty, luźne dokumenty, które zostały po rządzie narodowym, poukładali na najcieńszym brzegu, to by wyszło tylko metr na półce. Tak jak na archiwum jest bardzo malutko. To jest silnie zdekompletowany zespół. I jest bardzo niejednolity podmiot treści. Natomiast nam, badaczom powstania styczniowego w naszych regionach, pozostają tak naprawdę pamiętniki. Pamiętniki dowódców, uczestników, relacje ówczesnego czasopiśmiennictwa. I może warto by było kilka słów na temat tych źródeł na początku powiedzieć, ponieważ tak jak kiedyś mówiłem studentom, historyk bez archiwum to jest jak łam bez konia, daleko nie zajedzie. Zawsze musimy mieć źródła po to, aby coś nowego ustalić czy zweryfikować. Zapraszam Andrzeja Wróbla, żeby teraz powiedział może o tych źródłach do ziemi raskiej, bo później do powstania w naszym regionie. Wiesiowo to na pewno będzie w oparciu o tą naszą książeczkę sprzed kilku lat. Oddaję głos koledze. Szanowni Państwo, jak już kolega wcześniej powiedział, bardzo mało się zachowało źródeł do powstania styczniowego. Już w rządzie tym centralnym ktoś mówi, że jest tylko metr. W naszym zasobie Archiwum Państwowego Kreskowym Trybunalskim nie ma w ogóle żadnych dokumentów oddziałów powstańczych. Są tylko w administracji miejskiej. Ale to są głównie rzeczy administracyjne. Na przykład Tomasz Upornok musiał utrzymywać wojsko rosyjskie. Są wykazy kosztów, jakie ponosiło miasto w tym czasie na utrzymanie tych garnizonów carskich. Są koszty zapomogi, jakie ponosiły koszty utrzymania lazaretów w Tomaszowie Mazowieckim, czyli szpitalów wojskowych. Nie ma nic odnośnie dotyczących walk. Są obwieszenia takie administracyjne, nakazujące pewne rzeczy władz rosyjskich. Niewiele się trochę zachowało zdjęć powstańców, między innymi inżyniera Zbiorzy, Michałowickiego i Osińskiego i innych powstańców styczniowych. Mówiąc o źródłach, trzeba pamiętać, że powstało dość dużo pamiętników.
tych domów. Jest pamiętnik pułkownika Jezierańskiego, o którym będę zaraz mówił, pułkownika Żyglińskiego. Ale pamiętajmy to, one były pisane po wielu latach. Pamięć ludzka jest zawodna. Na przykład Jeziorański pomyli miejscowość Wolgus przed Bożem. On doszedł do Wolgorza, nam się pamiętnika pisze, że był przed Bożą. Tak samo pewne daty też trzeba jakoś inaczej konfrontować. Żychnicki pomyli granicę z Grynicą, tak? Na granicę trzeba to też odpowiednio wartościować. Tak, bardzo cenne jest to, że powstało wiele literatury na temat powstania Stęśliwego Domu. Pierwsza publikacja to jest profesora Kieniewicza, licząca ponad 800 stron publikacji naukowych. No i wiele powstało publikacji, zarówno ogólnie o powstaniu Stęśliwego, jak i działalności poszczególnych regionach. Więcej mogą się Państwo w naszych źródłach odnieść tej publikacji Powstanie Stęśliwe w Żywogach Archiwalnych. Jest tam dołączona płyta, na której są zamieszczone skany tych dokumentów. Część z nich jest na wystawach, które prezentuję. Jeśli można, może ktoś z Państwa chciałby coś powiedzieć ze swojego doświadczenia, jeżeli chodzi o pasjonatów Powstania Styczniowego w okolicy. Wiem, że jeden z Panów przyniósł dzisiaj mapę, która rzuci nieco światła na temat lokalizacji koszar. Ale zapraszamy do włączenia się dyskusji na tym etapie, w tym wątku źródłowym. Może jakaś informacja źródła jest szczególnie bliska. Zapraszamy do dyskusji. Proszę. Panie starosto, tak. Znaczy, ja chciałem wyrazić takie wspomnienie i wielkie uznanie wobec profesora Eugeniusza Walczuka. Byliśmy, proszę Państwa, jako samorządowcy wraz z parlamentarzystami złożyć wiązanki kwiatów pod prawicą na starym budynku starosty. Z inicjatywy profesora Eugeniusza Walczuka, który był pasjonatem historii Rawy, tutaj wychowywał się pochodził z Pińska po II wojnie światowej wraz z mamą. Pracowała jego mama w domu dziecka u siostry Wilczyńskiej. I chciałem wspomnieć pana profesora. My byliśmy na ostatniej drodze profesora Eugeniusza Walczuka wraz z burmistrzem, wraz z pocztami sztandarowymi, w taki sposób oddając hołd, ale co ważne, profesor Eugeniusz Walczuk właśnie był inicjatorem i wspólnie ze starostą miałem ten zaszczyt wspólnie z panem profesorem ufundować, czy profesor był inicjatorem, ta tablica upamiętnia właśnie dzień dziś, to jest dokładnie 160. rocznica ataku na koszary w Rawie Mazowieckiej. Rawa poniosła tego konsekwencje, przede wszystkim dotyczy to ludności, dotyczy to, mam nadzieję, i prosiliśmy księdza prałata też o obecność i o wspomnienie, bo kościół rawski też poniósł bardzo istotne straty, ale starosta rawski nie może nie powiedzieć tego, że na skutek represji podzielono powiat i utworzono, wydzielono z powiatu rawskiego powiat skierniewicki. Ja oczywiście naszym przyjaciołom ze Skierniewic jak najlepiej życzę, ale zawsze mówię im, że z tego żebra Adamowego wychodzą rawskiego. Uderzało to. Biała Rawska przestała być miastem. Rzeczyca, Nowe Miasto, Nowóz. Także to były represje carskie wobec tutejszej społeczności, wobec jej zorganizowania. Miasta, które traciły swoją, Rawa ocalała. Prowadzono na przykład w całym powiecie był jeden dziekan, jeden dekan, w rozległym powiecie przy ówczesnej komunikacji. Więc to są takie konsekwencje dla zorganizowania społecznego. Jeszcze raz chcę
wobec pamięci pana profesora Walczuka stanąć i poinformować, przypomnieć i zaprosić państwa, jeżeli będziecie przechodzić na ulicy Kościuszki 5, proszę na chwilę, o chwilę refleksji przy tablicy poświęconej atakowi na carskie koszary w dniu 4 lutego 160 lat temu dokładnie. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa chciał coś dodać jeszcze w tej części? Może sam ma jakieś pamiątki rodzinne, domowe, czy tutaj mamy oczywiście taką bardzo ładną wystawę, o której już wspomniano, czy do dwóch upamiętniających głównie kolejną rocznicę powstania jego bohaterów. Natomiast z racji tego, o czym mówiliśmy z kolegą, braku źródeł tych tworzonych przez uczestników walk w obiegu naukowym, tylko głównie skupianie się na tych źródłach administracyjnych, najważniejsze są właśnie źródła domowe, archiwa rodzinne, wszystkie te informacje, które w jakikolwiek sposób możemy napotkać w tych wszystkich, jak to się mówi, kolokwialnie starych szufladach i kuferkach gdzieś po strychach. Obecnie te dokumenty wracają do łask dzięki różnego rodzaju projektom typu Archiwa Rodziny Niepodległej, które wspólnie z muzeum już mamy pewne prawa współpracy w tej materii, więc myślę, że przyjrzymy się tym źródłom domowym w różnych kontekstach. Natomiast ja chciałbym do tego, co pan starosta powiedział, nawiązać, że rzeczywiście obok samego przebiegu wybuchu powstania kwestia represji jest bardzo często podnoszona i tutaj ścierają się różne koncepcje. Wiadomo, że sam wybuch powstania przyspieszył pewne mechanizmy, które starał się powstrzymać Aleksander Wielopolski, margrabia i ta część sceny politycznej zachowawczo-konserwatywna, ponieważ oni próbowali drogą współpracy z caratem do pewnego stopnia ograniczyć rusyfikację i ocalić, co się dało z polskości. Chociaż ostatecznie rozgrywki, o których później powiemy, doprowadziły jednak z ich w innym margrabie do ruchu powstania. Natomiast właśnie ja pochodzę na przykład, to będzie dobry przykład, neutralny, może z poza terenu. Pochodzę z miasta, obecnie miasta Drzewica, w powiecie opoczyńskim, które prawa miejskie uzyskało w XV wieku, natomiast w okresie popowstaniowym również to prawa miejskie Drzewica utraciła. I takich ośrodków na mapie Królestwa Polskiego ówczesnego było bardzo, bardzo wiele. W samym powiecie piotrkowskim przed 1870 roku było 7 miast, po reformie zostało jedno. I teraz, moi Państwo, jedna z koncepcji, która odnosi się do danych demograficznych, gospodarczych, ekonomicznych, wskazuje, że jeżeli chcielibyśmy powiązać represje popowstaniowe z utratą praw miejskich i zmianą podziału administracyjnego państwa, to możemy to uzyskać tylko i wyłącznie na tym etapie, kiedy mówimy o zmierzonej rusyfikacji i unifikacji Królestwa Polskiego z Imperium Rosyjskim, kiedy staramy się nawet usunąć nazwę Królestwa Polski jako takie. Natomiast de facto ta reforma administracyjna z końcówki lat 60., która przyszła i kosztowała wiele miast, moją Drzewicę, prawa miejskie, była po prostu, i to jest trochę bolesne czasami regionalnie do powiedzenia, była po prostu żelazną konsekwencją pewnych wytycznych. I miasta, które nie spełniały kryteriów miejskości, te prawa traciły. Tam tym kryterium było określona liczba mieszkańców. Jeżeli generalnie doprowadzono do porządkowania spraw administracyjnych, przyrównywano po prostu wszystkie środki miejskie do pewnego wytyczonego poziomu. Aha, tyle i tyle osób pracuje na wsi zamiast z rolnikami, zamiast zajmuje się rzemiosłem. Nie ma tutaj na przykład szkoły, nie ma, prawda, iluś tam osób. Zabudowy. Tak jest. I w tym momencie następowała gruba kreska i jednym cięciem rapiera rosyjskiego, prawda, obcinało się prawa miejskie wielu, wielu ośrodkom na terenie całego państwa. Teraz z 1 stycznia 2023 roku prawa miejskie wreszcie zyskała rozprzestrzeń. Właśnie niedawno byliśmy Jeżów, na... Niedaleko. Proszę? Jeżów również. Też w tym roku? Tak. Niedawno w Olburzu. Moja Drzewica to w 1988 roku. Ale to jest właśnie też pokazanie pewnego związku z jednej strony sentymentalnego z historią małej ojczyzny, gdzie się powtarza właśnie tą informację o represjach carskich, a z drugiej strony popatrzmy na przykład na Tomaszu Mazowiecki, który był o wiele większym miastem niż te, które potraciły prawa miejskie, ale był też niesamowicie zaangażowany w powstanie styczniowe. Burmistrz Lenartowski wówczas też działał jako podwójny agent, z jednej strony wykonując polecenia władz rosyjskich, a z drugiej strony bardzo starannie wspierając powstańców, kiedy tylko się dało. Samo zastanowienie budzi fakt, czemu Tomaszów, który był silnym garnizonem rosyjskim, tak często był zajmowany przez
wojska powstańcze, co sugeruje o dobrym poinformowaniu działających w terenie partii. I ten Tomaszów Mazowiecki praw miejskich nie stracił. Chociaż było wiele bardziej zaangażowanych w powstanie styczniowym niż wiele innych ośrodków, czyli jednak warto tutaj bliżej przyjrzeć się tym danym demograficznym z XIX wieku i charakterowi tych miejscowości. Natomiast samo powstanie budzi wiele emocji, tak jak powstanie kościuszkowskie, listopadowe, jeżeli chodzi o sens swojego wybuchu, o to, czym tak naprawdę byliśmy, czym dysponowaliśmy na początku. Ten bilans otwarcia jest bardzo, bardzo trudny. Za chwilkę poproszę pana doktora, żeby kilka słów wprowadzenia na odpowiedział. Natomiast warto może i po tej części źródłowej, o tej administracyjnej, bardzo ważnej, która przewija się zawsze w dyskusji o represjach popostojowych, powiedzieć coś o tym, z czym mieliśmy do czynienia na samym początku, zanim jeszcze padły pierwsze strzały, pierwsze uderzenia na garnizony rosyjskie. Może proszę kolejnego na tydzień dysłowi przed powstaniem i o tym się porozmawiamy też za chwilę. Ja może najpierw przejdę, zanim to opowiem, że pan doktor prosił, to uzupełnię, że nie tylko burmistrz Tomaszowa, był agentem podwójnym, ale także był burmistrz ówczesny Rawy Mazowieckiej. Także czy architekt miejski Tomasz Stanów był jednym z naczelników miasta w tym czasie. Musimy sobie powiedzieć, dlaczego powstanie styczniowe wybuchło. Otóż skąd się wzięły to wzrost nastrojów niepodległościowych w społeczeństwie polskim? To było też odzewem tego, co się działo ogólnie w Europie, w świecie. Wzrost na swoim granicznym samej Rosji. W tym czasie Włochy zostały zjednoczone w niepodległość. To też miało wpływ na wzrost nastrojów w naszym społeczeństwie. Car Aleksander musiał na to jakoś zareagować. Pierwsze takie organizacje spiskowe powstały już pod koniec lat 1850, tak zwanych milionerzy, tak? Milionerzy. Ta grupa była także miała swoich zwolenników na terenie powiatu rawskiego. Pierwsze organizacje takie spiskowe w Rawie powstały już w 1861 roku, się pojawiły tutaj ulotki, rozpoczęli, zaczęto zbierać dary na cele narodowe i dużą rolę odegrał też w tym czasie Kościół katolicki. Nie można było organizować manifestacji, takich demonstracji, bo obawy przed aresztowaniami. Natomiast tutaj te manifestacje ograniczyły do nabożeństw kościelnych, gdzie księża głosili patriotyczne, płomienne kazania. Tam zbierano w czasie tarki na cele narodowe, śpiewano pieśni Boże coś Polskę i tego typu. Organizacją taką niepodległością wtedy były tak zwane Czerwoni, czyli Komitet Centralny Narodowy, którym kierował. Car Aleksander, chcąc jakoś, mając też nastroje walczyć z rewolucjami w Rosji, nastrojami, chciał jakoś pozyskać właśnie dla swojej polityki Polaków. W ten sposób mianował namiestnikiem wprawdzie swojego brata, a jego zastępcą był margrabia Aleksander Wielopolski, który stał także na czele rządu narodowego. Chciał on oczywiście stłumić te zapędy rewolucyjne, przeciwko temu występował. No i aby to zrobić, sporządzono taki spis poborowych, którzy ich zdaniem byli zaangażowani w działalność konspiracyjną i wcielić ich do wojska rosyjskiego, w ten sposób rozbić tą organizację. I w styczniu 1863 roku ogłoszono tak zwaną brankę. Sporządzono właśnie te listy, coś powiedziałem. Z powiatu rawskiego ponad 27 rekrutów. Cała lista zabierała początkowo 215 osób. Potem ją ograniczono ostatecznie do liczby 136. Ale ostatecznie dostarczono do Warszawy, do rządu republikańskiego zaledwie 39%, ponad 77 osób. Drugą decyzją o opuszczeniu tej bramki był fakt, że chcieli albo zlikwidować powstanie, albo zmusić do tego, żeby wybuchło w środku zimy, a więc najmniej wygodnym momencie dla powstania. Tak, gdzie zima panuje, nie wiadomo jak się schronić w tych lasach, ciężko przetrwać. To było też powodem. Zanim przejdziemy do omówienia samego powstania, trzeba podkreślić, że to było pierwsze powstanie, gdzie Polska, Polacy nie mieli własnej armii.
Polska miała swoje wojsko, czy w Federacji Barskiej, czy w Powstaniu Kościuszkowskim, czy nawet w Powstaniu Listopadowym. Tu polskiej armii nie miała. Trzeba było tworzyć tak zwane partie powstańcze od podstaw, tak na bieżąco. Ludzie się, organizacja, Komitet Centralny Narodowy podzielił kraj na swoją administrację terenową, zrobił, tak? Podzielił Królestwo Polskie na województwa, te zaś na powiaty, a powiaty na okręgi. I mówiąc powiat, to mamy na myśli nie dzisiejszy powiat rawski, tylko to jest okręg powiat rawski. A powiat rawski tworzymy dotychczasowe powiaty Brzeziński, Tomaszów i powiat rawski. Siedzibą tego powiatu była oczywiście Rawa. Kierowali nimi naczelnicy. Naczelnikiem na powiat rawski był Franciszek Dobrowolski. Na powiat rawski z kolei, znaczy okręg rawski był między innymi Adam Tański czy dziedzic Rzeczycy Wincenty Szwajcer. Jak komitet się przygotował do powstania, znaczy gromadził, zbierał pieniądze, gromadził broń, między innymi ten Wincenty Szwajcer, już powiedziałem, wraz z dwoma synami w swoim stodole gromadzili, stworzyli magazyn broni. Niestety na skutek donosu zostali oni aresztowani, broń skonfiskowało wojsko rosyjskie, czyli to nie była użyta broni. A naczelnikiem powstania na powiat rawski został Antoni Jeziorański. Doświadczony dowódca, który wcześniej walczył w powstaniu węgierskim. Przybył on 18 stycznia z Warszawy do swojego tam teścia, do wsi Jeruzal. Tam zaczął tworzyć swoją partię powstańczą. W ciągu tygodnia jego liczba wzrosła gdzieś do 374, w tym 160 jazdy, 154 pakosynierów i 60 kawalerów. Drugą taką organizacją partią powstańczą na terenie powiatu rawskiego tworzył hrabia Władysław Strojnowski. Może teraz, może Maciek, ty powiesz trochę o uzbrojeniu tych partii powstańczych, a ja przejdę do... Wracając, szanowni Państwo, do samego przygotowania do powstania, warto zwrócić uwagę na to, że w graniach tych osób, które decydowały o podjęciu jakichkolwiek działań, bo tu trzeba mówić o jakichkolwiek działaniach w tej kategorii na początku się poruszać, też nie było zgodności, a poza tym ta kwestia polityczna niepodległości administracyjnej była bardzo powiązana z realiami gospodarczymi. Stąd też gros osób zaangażowanych w przygotowanie jakichkolwiek ruchów była związana z pewną częścią ziemiaństwa. Nie wszyscy byli zaangażowani politycznie, część była skupiona na sprawach kulturalnych i biznesowych, natomiast w tym środowisku politycznym można było wyszczególnić trzy obozy, które ze sobą nie do końca się zgadzały, były wobec siebie wręcz w opozycji. Pierwsza no to ten obóz margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, o którym kolega przed chwilką wspomniał, czyli ten konserwatywny zachowawczy i najbliżej powiązany z caratem, starający się ratować to, co było z tej niepodległości po ostatnich represjach z półmarku listopadowego. Drugi obóz to czerwoni, czyli taka rewolucyjna, radykalna, brąca za wszelką cenę do powstania część sceny politycznej, która niestety oprócz dobrych chęci, większego pomysłu na temat tego, co zrobić, nie miała. No i był jeszcze obóz białych, którzy nie mówili nie powstaniu, ale woleli wyczekać odpowiedniej ich zdaniem chwili. Właśnie w ramach tego ugrupowania białych mieścili się milenerzy, o których pan doktor wspomniał, czyli skąd milenerzy? No stąd, że śmiano się z nich, że na mille, na 1000 lat odkładali kwestię powstania, więc ci milenerzy to raczej była taka pogardliwa nazwa wobec tego obozu. I tutaj już, moi Państwo, słabość przygotowania do powstania i słabość wybuchu powstania polega na tym rozdźwięku między trzema ugrupowaniami. Jedni za wszelką cenę chcieli iść do powstania, inni weszli do niego pod presją chwili, kiedy już w zasadzie wybuchło i brakowało jednolitej koncepcji. Kolejny problem, który dotknął pan doktor, to jest brak własnej siły zbrojnej. O ile wcześniej mieliśmy to całkiem niezłe, bitne wojsko, lepiej bądź gorzej dowodzone w powstaniu listopadowym, nie dzisiaj o tym rozmawiać, o tyle tutaj w latach, u schyłku lat 50., początku 60., byliśmy w sytuacji, gdzie tak naprawdę cały kapitał wojskowy, całą doświadczonej kadry oficerskiej, jaki mogliśmy wykorzystać, to byli polscy żołnierze, polscy oficerowie w armiach zaborczych.
I dodatkowo warto wspomnieć też o takiej naprawdę folklorystycznej skali całości zagadnieniu, ale o polskiej szkole wojskowej w Tkuneo w Genui, założonej przez Ludwika Mierosławskiego, najtragiczniejszego i najwybitniejszego polskiego rewolucjonisty XIX wieku, któremu tak naprawdę nic się nie udało, a wokół niego zawsze było wiele szumu. Także Ludwik Mierosławski, projektowany na dyktatora powstanie, rzeczywiście w początkowym okresie osoba odpowiadająca za powstanie, był dyrektorem szkoły wojskowej we Włoszech. Tą szkołę ukończyło około 300 kadetów, którzy mieli być korpusem oficerskim Wojska Powstańczego. Byli szkoleni z zakresu jazdy, piechoty i artylerii. Między innymi jednym z wykładowców w Genui był Marian Angiewicz i to naprawdę były osoby doświadczone bojowo. Natomiast Ludwik Mierosławski miał bardzo rzadki talent do skłócania się ze wszystkimi dookoła i to mu się doskonale udało również w Genui, kiedy skłócił się najpierw ze swoimi wykładowcami, a potem ze swoimi uczniami. Stąd też, mimo iż większość absolwentów Polskiej Szkoły Wojskowej we Włoszech wzięła udział później w powstaniu, no to ta kropla w morze 300 osób nie mogła radykalnie wpłynąć na to, co się działo później. Bardziej w naszym kierunku patrząc, większe znaczenie mieli polscy oficerowie z armii rosyjskiej. Oczywiście nie można tutaj mówić o wysokich szczeblach dowodzenia, o wielu szkołach kończonych za wyjątkiem kilku przypadków, przecież sam Traugut był oficerem, pułkownikiem po Korpusie Inżynierii Rosyjskiej i uczestnikiem wojny krymskiej, więc byli też znaczniejsi dowódcy. Natomiast z reguły znów mówimy o młodym wojsku. W przypadku stacjonującego w Piotrkowie 28. Połockiego Pułku Piechoty to aż 5 oficerów z tego pułku, młodych podporuczników, wzięło udział w sprzysiężeniu, które miało za zadanie rozniecić, zorganizować u samych dołów tą działalność powstańczą. Zakończyło się to spektakularną klęską w Radomsku. I takim symbolem tragicznym tego wydarzenia był fakt, że trzech oficerów, między innymi porucznik Udymowski, którzy zostali schwytani przez Rosjan w wyniku nieopanowania Radomska, zostało później straconych w Piotrkowie Trybunalskim w egzekucji. I opis egzekucji Udymowskiego jest szczególnie tragiczny, ponieważ dowódcą 28. Pułku Połockiego Pułku Piechoty był kapitan Ostrowski, pułkownik Ostrowski, jak pamiętam, i to był jego wujek. Brał udział w egzekucji syna swojej siostry i no, nie wiadomo, celowo, niecelowo, kiedy ich rozstrzeliwano, Udymowski po prostu został ranny, więc pułkownik Ostrowski podszedł i sam go dostrzelił. Nie mógł go uratować, ale musiał dobić swojego siostrzeńca. Także tutaj mowa o takiej tragicznej sytuacji. Innym przykładem osoby, która będzie związana z powiatem raskim, ale też z ziemią opoczyńską, będzie postać Ludwika Rzesińskiego. Bardzo brawurowego życiorysu, w zasadzie nawet nieco szczęśliwszego od Ludwika Mierosławskiego, ponieważ Ludwik Rzesiński wniósł do powstania styczniowego doświadczenie trzech armii. Zaczynał jako oficer niższej rangi, oficer armii pruskiej, ponieważ był poddany pruskim. Z armii pruskiej zdezerterował i przyłączył się do Giuseppe Garibaldiego i zdobywał doświadczenie w walce tzw. guerilli, czyli w małej wojnie, wojnie partyzanckiej, która w XIX wieku święciła w Europie niesamowite triumfy i była bardzo popularna. A kiedy już swoje we Włoszech osiągnął, otrzymał informację, będąc w Anglii, o wybuchu wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i to była kolejna okazja, żeby liznąć trochę pola bitwy w innym klimacie, więc za własne pieniądze zakupił bilet, przedostał się do Nowego Jorku i tam zaciągnął się do pułku piechoty po stronie wojsk unijnych, do pułku piechoty złożonej z ochotników cudzoziemskich. Głównie to byli Francuzi i Niemcy. I nazwa tego pułku, ja francuskiego nie znam, więc nie będę się ośmieszał mówiąc po francusku tej nazwy, natomiast po polsku można by to przetłumaczyć jako sierotki. Dzieci pogubione, sierotki, taka nazwa i to warto tą nazwę zapamiętać, bo ona będzie miała też odniesienie do naszego powstania styczniowego.
że Chliński opisuje w swoich pamiętnikach proces formowania armii Unii w czasie wojny secesyjnej w dość niekorzystny sposób, mówiąc, że tam wystarczyło po prostu przeprowadzić ze sobą grupę ludzi, mieć odpowiednią ilość pieniędzy i wtedy kupowało się stopień wojskowy. Jeżeli to było prawdą, to jego stać było co najwyżej na sierżanta i tak coś się stało. Natomiast, co ważne, przez 2 miesiące udziału w kampanii półwyspowej w czasie bitwy 7-dniowej i walk pod między innymi Fredericksburgiem zobaczył, jak wygląda organizacja w miarę nowoczesnych sił zbrojnych. Z jakimi problemami należy się mierzyć, formując oddziały ochotnicze. W czasie tych swojego udziału w tych walkach został ranny. Zapadł też na zapalenie płuc, które powodowało, że został czasowo wycofany do lazaretu w Nowym Jorku, potem następnie do Baltimore i Bostonu, gdzie dotarła do niego informacja o wybuchu powstania styczniowego w Polsce, więc postanowił w jakiś sposób się do Polski przedostać. Oczywiście nie chciano go puścić. Miał podpisany kontrakt z rządem USA. Miał pełnić służbę wojskową w tej armii, bo wojna była w najlepsze. W tym czasie, kiedy on tam był, to konfederaci strasznie tłukli unionistów i każdy żołnierz był w Unii na wagę złota, więc nie chciano go po prostu puścić. Więc wykorzystał ciekawy zabieg, który wiele z nas kiedyś może nie tyle wykorzystało, jak usłyszało. Po prostu wziął L4 na wojnie, wziął zwolnienie lekarskie i na zasadzie zwolnienia lekarskiego, jako prawda, urlopowany żołnierz na zwolnieniu lekarskim, przedostał się za swoje pieniądze do Europy, stąd następnie przebijał się do Polski. Co ciekawe, w Europie, żeby prawda, utajnić swoją misję, którą sobie powziął, podróżował pod przybranym nazwiskiem Stumble. I można tutaj też odnieść to do tego, co pisze w swoich pamiętnikach czasów wojny amerykańskiej, ponieważ Stumble to był przydomek generała Thomasa Stonewalla Jacksona, jednego z dowódców konfederackich, który był wybijającym się generałem czasów wojny secesyjnej, a Rzeszyński, opisując armię Unii i widząc, co się z armią Unii dzieje na polu bitwy, o wiele większym szacunkiem darzył dowódców konfederackich, więc może to miało jakiś związek, może nie. Natomiast jako przybył do Polski, znalazł się później w Warszawie, zlecono mu w mazowieckim formowanie oddziału i tutaj uwaga, tam były środki dzieci odrzucone, tu mamy dzieci warszawskie. Kolejna zbieranina osób, które potrzebowała, szukała swojego miejsca na ziemi, tamci szukali swojego miejsca za oceanem, ci szukali wolnej Polski, szukali odzyskania produkcji, jakieś środki po utracie niepodległości. No i tutaj, o czym pan doktor wspominał, te oddziały funkcjonowały w taki sposób, że tworzyły się niewielkie grupy. 100 osób, 50 osób, potem się zrastały, tworzyły się większe zgrupowania. Natomiast miejmy zawsze na uwadze, że od czasu sformowania oddziału do jego wejścia do walki powinien minąć jakiś sensowny okres, żeby oni do czegokolwiek się nadawali na polu bitwy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że duża część uzbrojenia tych powstańców to była broń myśliwska i to się zemściło w między innymi w Radomsku, kiedy w wymianie ognia powstańcy nie dorównywali strzelcom rosyjskim, ponieważ karabiny wojskowe były o wiele większą przebijalność i donośność. A broń myśliwska niestety nie do tego służy. Z drugiej strony mamy też mowa o formacji niesamowicie ciekawej drągalników, kiedy po prostu stwierdzono, że weźmiemy sobie kije i tymi kijami odbierzemy broń przeciwnikowi. No pięknie, to jest czyn bohaterski, ale ci drągalnicy, no i serdecznie współczuję osobiście. Dlatego jeszcze kosy, nie? Kosy, tak. Kosynierzy dawali radę w momencie, kiedy byli używani z zaskoczenia, tak jak to miało miejsce w Rawie, kiedy pod osłoną terenu mogli dostać się, prawda, pod kaszadę, podłożyć ogień. Ewentualnie, tak jak to było pod Ossą, czy w innych sytuacjach, kiedy stworzono im dogodne warunki do działania. W przeciwnym wypadku byli po prostu, do egzekucji to bardziej przypominało niż walkę. Natomiast z reguły te oddziały w pierwszych miesiącach powstania, tak jak oddział pułkownika Jeziorskiego, który miał wiele więcej szczęścia, szkoliły się, powstawały, formowały w ogniu walki z ludzi kompletnie nie mających pojęcia, czym jest wojna. Niewielka ilość żołnierzy i oficerów dezerterów z armii rosyjskiej, niewielka ilość, kropelka tak naprawdę w morzu tych kadetów, którzy ukończyli polską szkołę wojskową w Genui, jakieś odpryski innych awanturników pokroju Rzeszyńskiego i to było to, czym naczelnicy, wojewódcy z ramienia rządu narodowego dysponowali. Edmund Carrier strasznie utyskiwał w swoich wspomnieniach, że oficerów on musi sobie formować szeregowego na polu walki.
wybiera sobie kogoś po prostu bardziej, nie wiem, energicznego, rozgarniętego, karnego, kto ma więcej serca w sobie i to wszystko, to cały jego atut, po to, żeby postawić pod nim 10-20 ludzi, których będzie miał ze sobą prowadzić. No i dramat się zaczyna w momencie, kiedy taka osoba po prostu zginie, tak jak było z dowódcą strzelców, prawda? Nie pamiętam jego nazwiska, ale w Radzie pamiętam, że właśnie z tych opisów, że zginął dowódca strzelców biorący udział w tej akcji. Można było o tym przygotowaniu do powstania naprawdę bardzo wiele mówić, opowiadać historię ułamów bez koni, bo takie też się zdarzało. Sytuacja wojsk powstańczych, takie dwie ciekawostki, które jeszcze warto powiedzieć w ogólności. Z jednej strony mamy broń strzelecką, o której wspominałem, a z drugiej strony potem w miarę docierania do Polski transportów z zagranicy, przemycanych przez granicę, mamy też niekiedy nowocześniejsze uzbrojenie strzeleckie niż miały wojska rosyjskie. Także taki konglomerat uzbrojenia. I na pewno słyszeliście Państwo mit, chociaż nie jest to mit, jak się okazało w pamiętnikach, później się doszukało, o drewnianych armatach czasów powstania styczniowego. I rzeczywiście do tego posuwali się polscy dowódcy, polscy inżynierowie też często biorący udział w powstaniu, że wykorzystywano, odgrzewano w pewnym sensie stare, jeszcze osiągające XVII wieku pomysły na drewniane i skórzane armaty. Przykład wykorzystania ich z powodzeniem możemy zaczerpnąć z terenu walk w rejonie Nowa Sługa, Święty Krzyż, gdzie właśnie wykorzystywane były z powodzeniem drewniane armaty. I dlaczego udało się je wykorzystać z powodzeniem? Ponieważ stanowiły efekt zaskoczenia. Rosjanie nie spodziewali się powstańców artylerii u siebie, i owszem, ponieważ Rosjanie czasami ze sobą armaty w pole zabierali, bardzo otwarte im postępie. Natomiast pod Świętym Krzyżem salwa mało celna i nieskuteczna w ogóle z punktu widzenia wojskowego, ale wymierzona w atakującą piechotę rosyjską spowodowała chwilę konsternacji, i to wystarczyło, żeby zmienić przebieg bitwy. Ten efekt zaskoczenia. Zagadałem się, moi Państwo. Jeżeli macie Państwo coś do uzupełnienia, bardzo chętnie prosimy Pana. Pozwolę sobie zabrać głos grupy Warszawskiej, powiedzieć moje nazwisko. A tak już nie komentując Panów tutaj wypowiedzi, tylko ogólnie. Mianowicie, po pierwsze, co mnie tutaj się nasuwa, co należałoby poprawić, to sam tytuł tego, ponieważ Bitwa o Rawę, no w historiografii nie ma takiego czegoś jak Bitwa o Rawę w powstaniu styczniowym. To nawet w czasie II wojny światowej, w 1945 roku, kiedy tutaj wojska radzieckie kilka dni nacierały, z tym można mówić o dwóch dni, kiedy było to bombardowane, że miasto strzeliwane, to można mówić Bitwa o Rawę, kiedy tutaj ci Niemcy, no niestety, zostawali długo i się bronili. Natomiast to była po prostu Bitwa pod Rawą. Koszary wojskowe, te rosyjskie, to nie były prawe, one były poza miastem. Także to bym tu absolutnie raczej mówił o bitwie pod Rawą, tak o tym powiem, było to mówione. Nie wiem, czemu pan dyrektor muzeum tutaj znowu lansuje jakieś nowe rzeczy. Druga rzecz, ta Rycina, która tutaj jest pokazywana. Ona była pokazywana w bardzo wielu gazetach po prostu, francuskich, niemieckich, belgijskich. Jakiś tam rysownik na zlecenie redaktora, który pisał powiedzmy relacje powstania tysiącego, narysował w kostynieru tam jakieś koszary i podpisali. Albo to jest Ponik, albo to jest Rawa, albo jakieś inne miejscowości. Także to w ogóle to nie jest prawdziwa wycina, że to dotyczy Rawy. To jak gdyby już kilka razy mówiłem, ja to wszystko oczywiście tam wyjaśnię w tej naszej książce, bo się, mam nadzieję, wreszcie ją teraz wydrukuję, te wiele historycznych rzeczy. Natomiast absolutnie to nie jest prawdziwa ilustracja. Ponadto tam na tej ilustracji nawet widać zawodowe zwartą, budynki murowane, piętrowe, no te koszary nie były takie. To były takie drewniane baraki, w ogóle to wszystko spaliło się i tak dalej. Kolejna rzecz jest tutaj, kolejny mit, którego proponuję nie używać, że właśnie powstańcy zdobyli miasto. No nie zdobyli tego miasta, nie przyjęli kasy, nie aresztowali powiedzmy burmistrza czy naczelnika, gdyby no po prostu popili Rosjan, spalili koszary i poszli dalej. To była to godzina. Tutaj nie było władzy naszej. Także to po prostu pewne mity, później będą pokutowały, tak właśnie ta angielska góra. No kurczę, ta angielska góra była zawsze angielska góra w Rawie, nagle słyszę nawet jakiegoś doktora z Łodzi, który mówił o angielskiej górze. No to tyle kompletne. Także trochę przepraszam, że mówię po tych sprawach, ale absolutnie proponuję, żeby tutaj panowie, kolejna rzecz, w tej waszej gazecie piszecie powstanie styczniowe małymi literami. W historiografii polskiej wszystkie powstania narodowe się pisze dużymi literami. Oczywiście pan Żydzi, Niemcy będą pisać moimi, no to trzeba to umniejszyć. Natomiast my jako Polacy, jako patrioci, jako powiedzmy
spotykamy się z jakiegoś powodu szczególnego. To było bardzo powstanie, bardzo wielki, wielki czyn niepodległościowy w XIX wieku. Zawsze się pisze powstanie styczniowe, listopadowe, kościuszkowskie, warszawskie, dużymi literami. To też bym proponował, żeby to ewentualnie, możemy dyskutować oczywiście, bo z polonistami, ale generalnie mogę pokazać, nie wiem, tysiące przykładów, książek, historyków, słowników, że powstania są pisane dużymi literami. Jeżeli chodzi o samą Rawę, na naszym ratuszu w Rawie, w rynku jest tablica Piłsudskiego. To jest honorowy obywatel, jak panowie pewnie wiedzą, Rawy. Ale myślę, że trzeba też o nim wspomnieć, ponieważ Piłsudski bardzo dokładnie studiował i znał historię powstania styczniowego. Jego w ogóle, on zawsze uważał, że Polska może tylko wygrać z Rosją jako wojna wojska z wojskiem. Dlatego tworzył to wszystko, oddziały strzelców i tak dalej. Dlatego też studiował idealnie, znał historię powstania. Bolało go to, że wtedy, tak się, jak pan wspominał, właśnie kłócili się, że w ogóle były problemy dowódcze, że było w ogóle złe dowództwo i tak dalej. I tego udało mu się chyba jednak uniknąć w czasie właśnie pierwszej wojny przy tworzeniu Legionów, chociaż miał pewne ograniczenia. Także tutaj mamy w Rawie właśnie też Piłsudskiego jako tego honorowego obywatela i też trzeba pamiętać o tym, że on właśnie to powstanie styczniowe bardzo celebrował i ten. Pod Rawą, kiedy no, nasze powiat, województwo jest Chojnata, w którym mieszkała córka pana Trawuta. Nawet tam dość długo była, powiedzmy, goszczona. To też jak gdyby taka lokalna rzecz. Na wielu cmentarzach, bo Rawie jest taka, tutaj na zdjęciu jest taka ładna, ładny pomnik, taka tak zwana kolumna powstańcza. Tam przerobiona oczywiście, ona była w jednym miejscu, ale właśnie na każdym cmentarzu, czy to w Cielącu, czy w Rzeczycy, czy w Lubochni, czy w Żarach, czy w Nowym Mieście, czy to są mogiły powstańcze. W Czerniewicach bardzo ładna, duża, pewnie tam panowie widzieli, bo to bliżej Tomaszowa już bardzo, bardzo dobrze to jest zagospodarowane. Także tutaj mamy tych pamiątek bardzo dużo, bardzo ciekawych, bardzo cennych. To też gdyby świadczy o tym, że gdyby Rawianie, czyli ogólnie no, z miasta, z powiatu, z ziemi rawskiej, byli bardzo zaangażowani. Co prawda na 10% chłopów było w powstaniu, ale ta szlachta, ziemianie, czyli powiedzmy no, każdy dwór okolic Rawy odniósł po tym powstaniu bardzo wielkie straty. Był taki dziedzic Wolf w Cielącu, któremu zabrano też jak wielu innych majątek. Ten Szwajcer właśnie, czy inni w ogóle. Także generalnie tutaj też trzeba pamiętać o tym, że ofiary ponosili i księża, i nauczyciele, i właśnie ziemianie. No, że to istotnie tutaj ta ziemia rawska bardzo na tym cierpiała. Natomiast istotnie zabrano prawa miejskie nowemu miastu Białej Rawskiej. Ale to pan mówił o Rzeczyce, ale Rzeczyca te prawa utraciła wcześniej. To w czasach zaboru pruskiego, ponieważ wtedy cesarz Wilhelm chyba, on w ogóle uważał, że Łódź to jest w ogóle wieś, a nie miasto, żeby dawać prawa miejskie. Tak po kolei to szło. Między innymi właśnie Rzeczyca, Jeżów, Łodzi się udało, bo tam akurat Napoleon ich pokonał, czyli wszedł do Berlina i gdyby nie zdążyli tej Łodzi prawa miejskiego odebrać. Ale istotnie po powstaniu te represje były bardzo wielkie. To także te dwory w okolicach Rawy, bardzo wiele z nich było zajętych, poszło sekwent, było przejmowanych przez Rosjan. Także tutaj też mówię o tym, musimy jako Rawianie wiedzieć, że nie tylko powiedzmy samo miasto, czyli zdobycie tych koszar, spalenie, ale to jak mówię, nie było to zdobycie miasta. Znaczy jeszcze takie przyjęte w historiografii, że zdobywa się miasto, jak się właśnie przejmuje władzę, przejmuje się kasę miejską, jak się zdobywa telegraf, w Rawie się telegrafu nie było tutaj, telegraf wtedy był w Rogowie, w Rawie był dopiero 10 lat później, tam 15 chyba. Także generalnie powiedzmy, mówię, z żadnych z tych elementów powstańcy, nawet nie chcieli, mówię, albo Sławia, bo wiedzieli, jakie są siły rosyjskie, to się wydarzy, mieli jakiś pewnie wywiad, wiedzieli ze Skierniewic, w jakim czasie mogłyby tam przemieścić te rosyjskie oddziały. Także było to faktycznie zdobycie koszar, była to bitwa pod Rawą, ale też również zacięte były bitwy, jak pan mówił, osie, a to jest osa, nie tutaj korawę, tylko ta osa właśnie tam po Żbołu, właśnie na Filicą, pod Żarami, Lubochnia tutaj i tak dalej. Także tak trochę przepraszam, ale chciałem głównie zwrócić uwagę na tą wycinę, na tę pisownię, która mnie boli, bo ja zawsze piszę w mojej gadecie dużymi literami, powstanie warszawskie, styczniowe, listopadowe i tak dalej. W ogóle te powstania były gdyby następstwem pewnych represji. Także po prostu my zrobiliśmy jakiś ruch, a to nie Rosjanie czy zaborcy,
trzy razy gorsze jakieś tam powiedzmy problemy i przeciwności, które nam później drogo kosztowały. Dziękuję za. Mam nadzieję, że pan odbył się zgodę z niektórymi uwagami. Ja się pozwolę do pana odnieść. Mianowicie tutaj bardzo cenny pan zwrócił uwagę na temat nazewnictwa. Ono zawsze budzi wiele emocji. Tak jak pan mówi, idąc dalej trochę polskiego rozumowania, że bitwa pod Rawą czy bitwa w Rawie, ja śmiem twierdzić, że żadnej bitwy w ogóle nie było. Bo generalnie, jeżeli wejdziemy w Wikipedię, prawda, pierwszą od ręki zadefiniowane źródło, mamy tę informację. W czasie powstania styczniowego stoczono na ziemiach polskich około 1200 bitew i potyczek. Wydaje mi się, że bitwa może była jedna albo i wcale, ponieważ bitwa z punktu widzenia sztuki wojennej, historii wojskowości, to jest walka toczona przez oddział dość, o związek taktyczny, może bardziej w tym kierunku. A tutaj, o czym możemy mówić w powstaniu styczniowym, nawet przed Ossą, gdzie tam po jednej stronie było około 800 żołnierzy, a po drugiej około 500, to dalej mówimy w roli w kategoriach potyczki bądź boju. To nie były zgrupowania równorzędne do przeciwnego regimentu piechoty czy czegoś więcej, jakiejś brygady, więc żadnej bitwy można by nawet, idąc dalej pańskim rozumowaniem, ja się z tym zgodzę, że nazewnictwa trzeba pilnować, mogło nawet nie być, bo to po prostu my lubimy sobie pewne rzeczy dopowiadać. Bitwa pod Żdżarami, bitwa pod Ossą, bitwa pod Rawą, pod Brzegicą i tak dalej, ale to wszystko były często siły rosyjskie, rzędu, nie wiem, dwie roty piechoty albo jedna sotnia kozaków, czyli nawet 50 jeźdźców, jedna armata albo i wcale, więc mamy, mówimy tutaj w niepełnym batalionie, a po stronie polskiej kilka oddziałów różnej liczebności uzbrojenia, więc mogło nawet żadnej bitwy nie być, jeżeli byśmy się chcieli trzymać nazewnictwa tak ultra poprawnie. Natomiast odnosząc się do tego, co pan wspominał w napisie, dużymi czy małymi literami. Tak, sentymentalnie ma pan rację. Z punktu widzenia sentymentalnego podejścia do historii możemy każdy konflikt zbroić przez duże litery. I będzie to oczywiście formą oddania hołdu tym osobom, którym jak najbardziej należąc się za ojczyznę, cześć się należy. Natomiast z punktu widzenia nazewnictwa, no to pozwolę sobie tylko to odnieść do takich niuansów jak wojna polsko-bolszewicka czy polsko-rosyjska. Powstanie listopadowe czy wojna polsko-rosyjska. Z tymi nazwami będziemy się boksować jeszcze przez jakieś 100 lat jako historycy i ustalać, co tak naprawdę miało miejsce. Natomiast wydaje mi się, że trzymając się pewnego pewnej strony zapisu z mojej litery nie stanowi to aż takiego wielkiego problemu. Oczywiście, tak jak mówię, zawsze jeżeli to jest skierowane na oddanie czci tym osobom, które bezwzględnie na to zasługują, warto o tym pamiętać, może ktoś dużyć to czy nie. Wszystko w zależności też od rodzaju publikacji. Czy ktoś z państwa chciałby, bo tutaj konsultowałem w międzyczasie tak zwane... Jakaś mapa miała być? Ktoś ma tą mapę? Zapraszamy może pana do wypowiedzi i zaprezentowania tego źródła. Pytanie panu jeszcze, gdzie te koszary były, prawda? No właśnie, to może teraz oddamy głos panu, który ma źródło, które przysądzi... Gdzie to pod Rawą? Pod Rawą. Pierwsza mapa, na której są pokazane koszary rawskie, stajnie wojskowe, to jest mniej więcej 1817 rok. Tutaj w Wiatkach są te mapy, można zobaczyć. I to było w miejscu dzisiejszego liceum. I nastaje rok 1815, przebudowa Rawy, projektowane osiedle rzemieślniców, tkaczy. Tam stoi kościół i właśnie stajnie wojskowe. I te stajnie wojskowe są rozebrane i przeniesione na przedmieście, za przedmieście warszawskie. To jest pierwsza informacja, o której gdzie one się mogły znaleźć. Druga rzecz, 1843, litograficzna mapa Rawy, gdzie są zaznaczone stajnie wojskowe. Wyraźnie za Rawą w kierunku Warszawy. To jest to. Natomiast ja mam dokument, to jest operat wyjaśniający prawa miasta Rawy i skarbowi do niego służące, Gubernia Warszawska, powiat Rawski. 1855, gdzie jest wyraźnie powiedziane, piszę już sekundkę, co do placu Musztry wraz ze stajnią wojskową. Chodzi o podatki czystego spływania. Nie spływa nic, dlatego że jest to przejęte przez rząd i z gruntów Zamkowa Wola wyłączone, jak gdyby. Czyli stamtąd Zamkowa Wola, grunty to był folwark starościński, Zamkowa Wola. To jest mniej więcej dzisiaj, jak jedziemy, wjeżdżamy w ulicę Strzonowską, po lewej stronie tam już stoją bloki i to było mniej więcej tam. Na tych planach jest ten folwark i niewątpliwie tam. I jeszcze jedna rzecz,
Ja też się tym interesowałem, jak Antoni Zieleński pisał w swoim pamiętniku, że idąc ze swoim oddziałem, nie wchodził jeszcze do miasta, stanął pod miastem i koszary wojskowe były po lewej stronie za wzgórzem. I dokładnie. Idąc od Skierniewic, staje się, tam jest oczywiście te duże osiedle, dużo bloków, za tym wzgórzem było właśnie ten folwark i koszary. Znajdzie liceum, tylko na Zamkowej Woli, tak? Tak, dokładnie Zamkowej Woli. Nie liceum. Nie, liceum się skończyło w 1815, już był projekt przebudowy i do 1820 te stajnie zostały przeniesione. A w miejscu liceum, pusty plac, który służył, znaczy miał tam postać osada, ta rzemieślnicza. Oczywiście później z niej też nic nie jest. Dużo jak powstało, cztery budynki. Także to jest tyle. Ciekawostką jest, że w tym operacie, proszę Państwa, jest wymienieni są wszyscy właściciele działek i co płacą do kasy miejskiej. To wygląda dokładnie tak, tak wygląda mniej więcej. Ulic było wtedy 13 prawie. Domy też są wymienione po nazwiskach. Każdy właściciel. Moje nazwisko też tam się złamało, ale to nie rodzi. Dziękuję. Moi Państwo, warto organizować takie wydarzenie, że przy okazji mamy właśnie konfrontację ze źródłem i pewne rzeczy się nam wyjaśniają, bo Państwo jako mieszkańcy regionu z pewnością te wszystkie nazwy geograficzne, które tutaj padły, identyfikujecie ze swojego codziennego życia. Ja jako osoba przyjezdna mogę tylko i wyłącznie prosić, żebym sobie mówić razem, to mogę spojrzeć po wszystkim i sobie tym zdjęcie. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze podzielić się swoją refleksją, zabrać głos, może w tak krótkim czasie nie da się wszystkich wątków wyczerpać, to oczywiste, więc może zasygnalizować jakieś jeszcze zagadnienie. Myślę, że to jest dobry moment, ponieważ po konsultacji, które z Panami powoli będziemy zbliżać się do kolejnego budżetu. Musimy się dziękuję, że mogę kilka słów powiedzieć. To z inicjatywy Pana Starosta, za sugerował, ale też i jakby z potrzeby serca. Mieliśmy początek powstania styczniowego, jego wybuch, też i mszę świętą u nas wspominałem w kościele. I wtedy w jednym też chciałem uświadomić, jak ważne to było wydarzenie, także w naszym wymiarze lokalnym. Bowiem nasz kościół parafialny, który jest obok, z nim związana jest historia takich dwóch kapłanów, którzy byli uczestnikami powstania styczniowego. Już nie będę wspominał o naszym pomniku na cmentarzu, gdzie panowie starosta, samorządowcy złożyli też kwiaty. Ale tych dwóch księży, z nich jeden to ksiądz Andrzej Delet, a drugi ksiądz German Grabowski. Ksiądz Andrzej Delet był w momencie wybuchu powstania styczniowego proboszczem podłowiczym w parafii Bąków. I on był naczelnikiem czwartego oddziału w powiatu sochaczewskiego, czy pełnił bardzo ważną rolę. Wojska carskie u niego na plebanii znalazły różne dokumenty powstańcze, pokwitowania wpłat, podatków, różne dokumenty, które im udowodniły, że ten ksiądz jest pełni ważną rolę, bierze udział w powstaniu, aresztowano go, miał swój etap więzienia w Cytadeli, ostatecznie skazano go na syłkę na Syberię, gdzie przebywał prawie 12 lat. Po powrocie, jak już wrócił, to miał taki wilczy bilet, nie mógł zostać absolutnie żadnym, nie mógł pełnić funkcji proboszcza czy innych funkcji kościelnych, mógł być tylko kapłanem, który pełnił rolę wikariusza. I to pełnił w Łagiewnikach pod Łodzią, a później tutaj trafił do naszego miasta i przez wiele lat aż do śmierci w 1890 roku właściwie zarządzał kościołem, który obecnie jest we władaniu w zarządzie księży ojców pasjonistów. Ale ten kościół także jest dla nas przykładem takich wielkich represji, które dotknęły jako owoc powstania
powstania styczniowego Kościół katolicki, bowiem wśród powstańców, znaczy, właśnie powiem jedną rzecz, która mnie zabolała, jak oglądałem jedną z transmisji związaną z uroczystościami ku czci, ku napamiątkę powstania i występował też bardzo taki publiczny, ważny, już nie będę mówił kto, i on wymieniał, jak w powstaniu brali udział szlachta, oczywiście różne warstwy społeczne, rzemieślnicy, chłopi częściowo. I w żadnym swoim tym tekście długim nie wpadł na pomysł, nie wiem czy zapomniał, czy nie chciał, domniemuję, że może nie zapomniał jednak, że nie wymienił ani jednym słowem duchowieństwa i Kościoła katolickiego. I jako ksiądz, jako też rozmiłowany w historii, mnie to bardzo zabolało. I też od razu w niedzielę zacząłem nie o nim mówić, ale właśnie, żeby w jednym uświadomić, że Kościół katolicki i brał udział poprzez duchownych, zakony szczególnie, ale też księży diecezjanych w tym powstaniu, brał także udział czynny, no, słynny ksiądz Brzuska, tak, na Podlasiu, który właściwie dowodził ostatnim już oddziałem powstańczym w 1865 roku został stracony, tak. Ale na naszym terenie, a to jest nasza mała ojczyzna, warto o tych dwóch księżach pamiętać. Czyli ksiądz Andrzej Delert, w naszym kościele jest takie epitafium ku jego czci, a na cmentarzu, jak wchodzimy tą główną bramą, po prawej stronie, w grobie rodzinnym, jest także pochowany. A drugi kapłan, który wszedł bardzo mocno i zapisał się w historii naszego miasta, już jako proboszcz czasów przełomu XIX-XX wiek, to ksiądz German Grabowski, który był tutaj u nas proboszczem, na cmentarzu jest także jego grób, zmarł w 1911, a w momencie wybuchu powstania pracował jako wikariusz w kolegiacie w Łowiczu. I tam razem z innymi kapłanami, po pierwsze, tak jak pan profesor wspomniał, inicjował powstanie, no bo powstanie wybuchło, ale wcześniej była ta faza przygotowawcza, gdzie ona mogła się odbywać. No, debaty, wiece były zakazane. Władze administracyjne w ogóle były daleko od tego, bo były z namaszczenia zaborcy. A Kościół był tym miejscem, gdzie ten duch patriotyzmu mógł się rodzić. Poprzez kazania, spotkania, modlitwy. Przecież były słynne procesje, nabożeństwa i tak dalej. I właśnie ksiądz German Grabowski brał w tym udział. Jeden z jego kolegów także został aresztowany i uwięziony w Cytadeli. On na szczęście nie został aresztowany, ale jako represja zakazano mu pełnić także funkcje wyższe kościelne. Czyli nie mógł zostać proboszczem. I tak się tułał po ówczesnej archidiecezji, która obejmowała dzisiejszą Łódź i dalej, aż w końcu trafił tu w latach 90. XIX wieku do Rawy i tu został proboszczem. I tutaj między innymi założył naszą orkiestrę strażacką i wiele innych dzieł. A jego, co się zadziwiałem, jak mu się to udało, że w 1910 roku, jeszcze były zabory, udało mu się odzyskać dla parafii budynek kolegium, który został wcześniej już na początku zaborów, jeszcze przez Prusaków zajęty. To może tyle, bo oczywiście moglibyśmy tutaj bardzo dużo dyskutować, ale w całym tym upamiętnieniu powstania, bez którego pewnie dzisiaj byśmy nie byli tak, jak tu jesteśmy, warto pamiętać także o tej roli i duchownych, i Kościoła, bo Augustyni też tutaj byli przez 500 lat od wprowadzenia przez księcia Mazowieckiego i też jako represja rządu carskiego zostali zlikwidowani, ich dobra zostały zajęte, a oni wywiezieni stąd. No także Nowe Miasto, tak, ojciec Honorat, on oczywiście nie brał udziału w powstaniu bezpośrednio, ale też był jego życiowocem tych represji, które dotknęły. Ksiądz Brawiński jeszcze. Też. Tak. Dziekan Racja, później proboszczem. Tak? Powstanie, tak? A tego nie widziałem. Bardzo dziękuję panu. Bardzo ładne nagrody. Tak. Dziękuję serdecznie. Natomiast tylko powiem, bo zawsze proszę cię nie urazić, że jak z historią tak się dotykam, to Wikipedii to raczej nie wierzę. Ale często sięgam, bo tam można znaleźć inicję. Ja tylko taka. Moim zdaniem
represje po powstaniu cytyczniowym była likwidacja klasztoru, prawda? Znaczy klasztory mogły zaistnieć, jeżeli było 10 zakonników. Jeżeli było mniej, to zostały zlikwidowane. W ten sposób i w Rawie kościół, zakon augustian przestał istnieć, a zakonnicy zostali przeniesieni do Wielunia. Tylko przepraszam. To nie tylko, że klasztor przestał. Rząd carski zniósł cały zakon w ogóle. Augustian. Oni już zniknęli wtedy. Jeżeli jeszcze chwilę, bo tutaj kolega pokazywał te mapy z tymi koszarami. Bo faktycznie może warto wiedzieć, że te koszary istotnie na wielu mapach starych są tam, gdzie teraz liceum. No, one narysowane jak wyglądały. Nawet były trzy półki podobno rosyjskie. A później przeniesiono je tam na tą zamkową wolę, powiedzmy, na górze, gdzie też są rysowane, jak one wyglądały. Natomiast można się gdyby zastanowić, dlaczego to w ogóle było tyle wojska rosyjskiego. W sumie nie aż takie wielkie miasto. Dlaczego w ogóle ten starostwo, które było, już nie istnieje, ten budynek tam na Placu Wolności, nazywał się Pałac Cesarski. Ponieważ jakby budowano już kolej, właśnie z Petersburga, warszawsko-gdańską, to początkowo car rosyjski, jak wysiadał z Kierniewicach i do Spawy, jeździł właśnie przed Rawę. Dlatego też oczywiście dla bezpieczeństwa, dla komfortu, to jakiś czas musiał być jakieś miejsca, czyli pałace, dwory, coś, żeby on mógł odpocząć, napić się herbatę, może poratować zdrowie, że różnie to było po podróży. I oczywiście musiały być wojska poszczególnych miejscach, żeby pilnować i kolei, i tych obiektów. Znaczy tutaj ten pałac cesarski, ta nazwa właśnie wynika z tego, że to było takie dla cesarza miejsce, żeby mógł tutaj wejść ze świtą, tak samo jak Grubotni, odpocząć, może dostać dzień czy dwa. Znaczy to tak właśnie kwestia, że te wojska były między innymi po to, żeby chronić właśnie ta podróży. No i porządku. Moi Państwo, to jeszcze jeżeli chodzi o udział Kościoła i tych kręgów w powstaniu zbiorów, ale generalnie warto zdać sobie sprawę z tego, że sieć parafialna, sieć kościelna, była tą częścią jakiejkolwiek formy administracji, która była w rękach polskich i bardzo już w czasie powstania kościuszkowskiego w oparciu o sieć parafialną planowano powór rekrutów do jednostek instrukcyjnych, do uzupełnienia szeregów. Stąd też rzeczywiście Kościół Powstania Polskie Narodowe był zaangażowany. A tak dopełniając tylko taką drobną ciekawostką, powstanie stycznego przyniosło Kościołowi Katolickiemu prześwięty. Brata Rzeszta, księdza Radowskiego i ojca Rafała Czarnowskiego. Trzech czynnych uczestników powstania, których przez szeregi powstańcze droga zaprowadziła na ołtarze. Także a o czwartym możemy powiedzieć, że z kandydatem na ołtarze Traugut, dyktator powstania. Jest proces. Tak? Cały czas toczy się taki proces. No i oczywiście Konrad Koźmiński święty, którego przypomniał o tych i wielu innych rzeczach możecie Państwo w tej gazetce, której nasze archiwum wspólnie z Muzeum i Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC przygotowało właśnie z okazji konferencji przeczytać. Zapraszam, żebyście Państwo potestowali się. Tutaj gospodarze mają w dyspozycji te materiały. Moi Państwo, porozmawiać na ten temat można by jeszcze długo i długo na temat źródeł literatury, przeróżnych faktów, wydarzeń, zaangażowania szlachty, mitów z tym związanych, ponieważ tak naprawdę często szlachta chowała się za plecami służby folwarcznej, którą wysyłała do oddziałów, a sama bywały sytuacje, kiedy właściciele ziemscy opuszczali swoje włości i uciekali za granicę po to, żeby ani nie wziąć udział w powstaniu i narazić się Rosjanom, ani nie zostać na miejscu biednym i narazić się patriotom, żeby nie było uciec, prawda? I takie sytuacje miały miejsce. Tak, jest na przeciekanie. Kwestia chłopska nie uregulowana. Więc tutaj tak. Ważna kwestia, nieuregulowana kwestia chłopska. To był motor, bo się powinien od przemiot powstania. I taki ciekawy, panie starosto, właśnie smaczek na koniec. Chociaż to troszeczkę takie przykre i takie przez łzy nieco. Mianowicie jest krąży taka legenda historyczna, myślę, że jest w niej dużo prawdy, o dziadku, który miał medal za powstanie styczniowe. Słyszeliście Państwo tą historię? Nie. Było pewne zebranie, tak jak dzisiaj,
kiedy ludzie przyszli po scenie, to w stanie wielkiej dyskusji, jedna z osób przyniosła medal. Mówiąc, to jest medal mojego pradziadka, on dostał za powstanie styczniowe medal. I rzeczywiście, zatłumienie polskiego buntu. To był medal Saski, wybity w Polsce. I de facto taki medal był po rosyjsku polsko i matierzy, tak? Zatłumienie polskiego buntu, medal Saski wybijany. To też warto czasami przeglądać cenę na medalach, które posiadasz w domu, bo nie zawsze jeszcze się pochwalić. Natomiast krótkie podsumowanie sytuacji z powstaniem stoczyłem na ziemi Raskiej. Poproszę pana doktora Andrzeja Wróbla i w tym sposobem byśmy zmierzali ku końcowi naszego spotkania. Szanowni Państwo, czas tak szybko leci, że dzisiejsze powstanie dobrze nie wybuchło, a my już musimy to spotkanie powiem tak, powstanie Raskie odegrało dość dużą rolę w powstaniu stoczyłem ta ziemia Raska. Zaznaczono wiele bitew i potyczek, a te koszary prawie Jeziorańskiego, stoczył 4 lutego. Trzeba podkreślić, że Jeziorański był wielkim patriotą. On szkolił swoje oddziały razem z nim, ja spał pod lesie, mimo że tam w tej wsi mieszkał jego teść, czyli miał gdzieś teoretycznie nocować, a jednak Polak wybrał to życie obozowe, tak? Powstanie było bardzo złym momencie. Tam przewidywał wyzwolenie kilku ośrodków i tam to dopiero tworzenie armii, tak? Która powstańcza. Ten plan zupełnie się w zarodku nie udał. Wojska było około 180 tysięcy rozproszonych po całym Królestwie Polskim, więc można było zrobić kilka ośrodków i tam tworzyć Polskę dopiero powstańcze. 22 stycznia na pewno nie było żadnej potyczki na terenie powiatu warskiego. Pierwsza to była malutka potyczka pod miejscowością Strzyboga w Sierosławieńca z Kierniewic, gdzie oddział rosyjski konwojował rekrutów w ramach tej pranki i oddział Stanisława Tyszkiewicza z 30 osób odbiło tych rekrutów. Był on częścią drugiego oddziału tworzącego na ziemi rawskiej, czyli oddziału pułkownika Strojnowskiego. Strojnowski planował zdobyć Rawy, jednak tego zamiaru początkowo nie zrealizował. Uprzedził go w tym pułkownik Jeziorański, który do 4 lutego zajął te koszary. On się przed tą bitwą połączył się z oddziałem Śmiechowskiego. Liczył wtedy już oddział ponad 500 osób. Sam Jeziorański myślał, że wojska rosyjskiego jest ponad 700 żołnierzy rosyjskich, co było raczej nieprawda. Tam szacuje Stanisław Zieliński, profesor, szacuje, że było ich około 160 i to była liczba prawdziwa, ale musimy pamiętać, że to były uzbrojeni, dobrze, okopani w tych koszarach, gdzie łatwo było strzelać do powstańców. Jeziorański, gdy docierał na początku lutego pod Rawę podszedł, wysłał najpierw zwiad tak zwany, od sześciu członków swojego oddziału, aby przeprowadził tutaj ten zwiad i wrócili oni z wiadomością, że w mieście panuje spokój, natomiast w koszarach jest duży ruch i postanowił zdobyć te koszary. Najpierw uderzyła jazda, ale nadziała się na odstrzał żołnierzy rosyjskich, więc wtedy pułkownik Jeziorański, który był dobrym dowódcą, taktykiem, zmienił zdanie i puścił na pierwszy szar kosynierów, aby podpalić te koszary, tak? Więc kosynierzy szli w jednej ręce trzymając kosy, a w drugim łuczywo lub słomę. To im się śmiały atak kosynierów się udał, zakończył powodzeniem, koszary zostały podpalone. Rosjanie musieli szybko wywalać drzwi i wyskakiwać, co stawiało się łatwym łupem dla powstańców Jeziorańskiego. Koszary zostały zdobyte. Rawa była zdobyta 9 lutego. Tam co zrobił się oddział Strojnowskiego, który poniósł najpierw porażkę 7 lutego w ofercie sachoczeskim i cofając się przed 9 lutego do Rawy, skradł kasy miasta 33 tysiące rubli. Coś w kasie było. Po czym Strojnowski opuścił oddział, a oddział się połączył z oddziałem Jeziorańskiego. Jeziorański po zdobyciu koszar wiedział, że spodziewa się odwrotu, że przyjdzie wojsko rosyjskie, dlatego postanowił się chronić wyłącznie i na połowie zachód i tam w lasach się chronić. I 6 lutego chyba była jedna z większych bitew na terenie powiatu raskiego, tak zwana bitwa o Lubowniu, tak? Gdy byłem
gospodarstwa Lubochni, doszło do niego wiadomość, że z Tomaszowa Mazyskowi idzie oddział majora Szekackiego, gdzieś około 1000 ludzi, a więc dwa razy więcej niż liczył oddział Jezierańskiego. Jezierański był doskonałym taktykiem i po prostu zaskoczył Rosjan fortelem. Kazał nie zamykać bramy, ale pootwierać, rozpalić ogniska, udać normalne życie, że będą zaskoczeni. I gdy oddział Szekalskiego wkroczył do Lubochni, od razu się zabudował, więc gospodarz zaczął podjąć się strzały, czym się dał ten oddział zaskoczyć. Nie będę jeszcze że odmuszał w tym bitwie, bo to powiem, że to była zwycięska bitwa. Jeżelański po raz drugi pokonał. Potem schronił się na tydzień w lasach koło Studziany, tam w dalszym ciągu szkolił oddział, a następnie wyruszył w Kieleckie, gdzie pod Małogoszą się połączył z oddziałem Mariana Langiewicza. Gdy Marian Langiewicz będzie dogłosił dyrektorem powstania, on będzie szefem, początkowo szefem sztabu, a następnie stanie naczelnikiem na województwo lubelskie i będzie walczył już na Lubelszczyźnie. Po opuszczeniu Jeżelańskiego przez powiat orawskiego do maja nie było żadnych większych potyczek w powstaniu styczniowym. W maju przez kilka dni działał oddział Tomaszowian zorganizowany przez Langiego z inicjatywy księdza Ludwika Żmudowskiego do proboszcza w Białobrzegach, ale po testy pod Gulowem oddział został rozproszony, ale działał wtedy 17 maja doszło do jednej z większych bitew, bitwie pod Babskiem, gdzie połączone oddziały Karola Wodka, Kajdana Słupskiego, Ludwika Oborskiego i Stanisława Szumlańskiego z Kalisza pokonały wojska rosyjskie, a następnie dwie godziny po tej bitwie oddział ten znowu zdobył Rawę i udał się w kierunku Piotrkowa Cukłowskiego przez Tomaszów Mazowiecki. Duża jeszcze bitwa na terenie powiatu orawskiego miała miejsce 14 lipca, tak zwana bitwa pod Brenisą, stoczona przez oddział Dzieci Warszawy pod dowództwem Ludwika Rzyklińskiego, który liczył wtedy 1300 osób. Cztery dni wcześniej była to, że jeszcze większa bitwa pod Ossą na terenie powiatu opocińskiego. Tam znakomite zwycięstwo było oddziału Rzyklińskiego, ale i wtedy się dowiedział, że gdzieś pod Piotrkowem na stacji jest stanowi wagon z pieniędzmi carskimi. On chciał go zdobyć. On się ruszył w tym kierunku, przez kierunek na Budzielnicę i tamtędy. I pod Brenisą napotka się na oddziały rosyjskie, dowodzone przez Gołubiewa. No i zaczęła się bitwa. Tutaj zdało się wojsko rosyjskie artylerią i może by jeszcze oddział Dzieci Warszawskich wygrał tą bitwę, ale nadszedł drugi oddział rosyjski od tyłu i wpadł Rzeklinski po prostu w pułapkę. Dał się zaskoczyć. On tylko z garstką swoich oddziałów resztą ruszył na Warszawę. Powstańcy zaczęli uciekać, mógł się chronić i kilku z nich zginęło, schowało się w stodole. Rosjanie tą stodolę podpalili i wchłonęli żywcem. W tym miejscu jest teraz to stoi tablica pamiątkowa, tylko szkoda, że władze gminy nie robią prostym, bo tam pisze, że to walczył Antoni Jeziorański, a to nie jest nieprawda. To walczył Ludwik Rzychliński. Oczywiście ja nie jestem, żeby trzeba upominać na razie Jeziorańskiego, bo dużą rolę odegrał, ale w tym wypadku to jest przekłamanie historyczne. Walczył Ludwik Rzychliński. Ludwik Rzychliński uciekł z kręgu Warszawy, potem będzie jeszcze w październiku po raz drugi zostanie naczelnikiem powiatu rawskiego, ale już będzie próbował zorganizować nowy oddział, policję, żandarmerię, ale to już nie będzie na taką skalę, jak to było wcześniej. Jeszcze we wrześniu działał na terenie powiatu rawskiego oddział Brzozowskiego. W zasadzie największe bitwy to były zimą i wiosną 1963 roku o Lubochnię, o Rawę. Ja powiem, że tak mimo wszystko o Rawę, te koszary to były pod Rawą, jak się okazuje. A i przede wszystkim te Brenice to były największe bitwy na terenie powiatu rawskiego. Czyli odgrywały dość dużą rolę. Powstanie styczniowe
mimo że został skończony kreską, ale jak powiedział Piłsudski, nie byłoby niepodległej Polski, gdyby nie bohaterstwo powstańców styczniowych. Na kraj zostały dusurowe represje, o wielkich już mówiliśmy, o utratach praw miejskich, prowadzono administrację rosyjską, co sprawiło to, że wszystkie dokumenty były tworzone po rosyjsku, więc teraz historycy badający te dzieje muszą znać niestety język rosyjski, tak? Bo bez tego się... Wyjęty jest na medale. Tak, nie da stworzyć. No wiele jest pamiętnych. Ktoś może jeszcze kontaktem to na... A taka drobna dygresja na koniec, jak proszę Państwa, działania na naszych terenach wpływały na kariery oficerskie żołnierzy, oficerów rosyjskich, bo tutaj pojawiła się postać majora Szczekalskiego. To jest bardzo ciekawa postać, o której nic prawie nie wiemy. Dlaczego? Ponieważ nie wiem dlatego na imię, bo nie zachowały się przekazy. Wiemy, że major Szokalski pochodził z 28 pułku, o którym wspominałem, Skoczkowa Trybunalskiego i w początkowym okresie powstania był dowódcą grupy manewrowej, grupy bojowej, która miała zadanie zwalczać oddziały powstańcze na tym terenie. Skoczkowa operował Częstowo stacjonował w Tomaszowie, gdzie też jest odnotowany wykaz awantaż. Natomiast major Szokalski nie miał szczęścia i dlatego zrobił karierę w administracji cywilnej później. Dlaczego jak do tego doszło? Po raz pierwszy spotkał się z powstańcami Jurija Jarońskiego. Tak jest. I wtedy, zanikając do rozpoznania, wpuścił swoją kawalerię prosto do tego folwarku, poniósł stratę na samym początku i jego strażak się rozproszył. Nauczony tym bolesnym doświadczeniem klęski zadanej mu przez Jarońskiego, postanowił być bardziej ostrożny, to z kolei zemściło się podostą, ponieważ też dowodził Szokalski podostą. Tam z kolei dowodził tak nieudolnie i zachowawczo, że przegrał z Rzyklińskim. Ponieważ jako dowódca polowy się nie sprawdzał, zrobiono z niego naczelnika wojennego powiatu Opoczyńskiego i resztę powstania spełnił za biurkiem. Może gdyby został w polu, więcej miał szczęście na polu bitwy jako Polacy, natomiast tak zakończyła się kariera wojskowa majora Szokalskiego. Dziękuję Państwu w imieniu pana doktora Brunianczyka, dyrektora, za udział w naszym spotkaniu. Mam nadzieję, że nie jest to ostatnie spotkanie z historią, że dzięki uprzejmości naszych gospodarzy jeszcze niejednokrotnie będziemy mogli na te i inne tematy rozmawiać. A teraz kolejny punkt, czyli... Dziękuję bardzo panu. Ale nic nie zastąpi papieru.